Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Łupież to choroba skóry głowy wywołana przez pewien gatunek grzyba. W walce z tą dolegliwością stosuje się szampony przeciwłupieżowe, które zwykle zawierają związki chemiczne metalu o konfiguracji elektronowej. No i mamy tą konfigurację. Ustal położenie w układzie okresowym. Numer okresu i grupy mamy podać tego metalu oraz podać jego nazwę. Ok, czyli potrzebujemy trzech informacji. Przypiszmy sobie tą konfigurację elektronową. I przede wszystkim zauważamy, wydaje mi się, rzecz najprostszą. Mamy tutaj napisane 4, to znaczy, że mamy 4 powłoki elektronowe, to znaczy, że znajduje nam się to w okresie czwartym. Grupa. Ok, i teraz tak, tutaj. Elektrony znajdują się w bloku energetycznym D, w którym jest 10 elektronów, no wiadomo, bo jest napisane, że tu jest 10, oraz bloku energetycznym S, tutaj. No i tutaj mamy 2 elektrony. Oznacza to, że pierwiastek ten znajduje się w 12 grupie układu okresowego, ok? Czyli grupa 12. Ale to wyłącznie dlatego, że tu jest liczba większa, a tu jest liczba mniejsza. No i teraz jest jak gra w statki. Lecimy po poziomie okres czwarty, grupa 12, zatrzymujemy się i widzimy, że to jest cynk. Czyli mamy podać nazwę, no to po prostu cynk. Jeżeli byłby jeszcze symbol chemiczny, no to Zn, ale nie ma. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. Thank you.